co tu się... Ej, mój samochód, cholera! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Trailout. Naszym zadaniem jest wykonać wyzwanie od widza polegające na przeleceniu 21 metrów łącznie przez przednią szybę. I mamy specjalne zawody od tego, które nam to umożliwiają. Są to zawody stanterskie. Chodźmy sobie start, tutaj wchodzimy sobie free race i tutaj mamy stunts. I naszym zadaniem generalnie w tym trybie jest to, aby wylatywać przez przednią szybę. Przypomina wam to coś? Napiszcie koniecznie w komentarzu co. Dobra, lecimy. I tutaj mamy tarczę, chyba w którą musimy... Damn! Ja nie wiem, czy to się będzie liczyć. Masakra! What? Okej. Czekaj, bo tu... Jakie mamy tutaj... Zobacz, jak to wygląda. Ja chcę tym samochodem na wyścigach jeździć. Wow! To jest Dodge Charger! Ale wygląda jak jeden do jednego z rzeczywistości. Dobra, a i on też się niszczy, nie? Aha, czekaj, bo ja tu mogę sterować. Kick ass? Co to znaczy? Zero points, ej. What the hell? Ja się odbiłem w ogóle, ja zrobiłem kaczki od wody. O co chodzi? Jeszcze raz, bo to są stage'e. Aha, dobra, rozumiem. Jest, 10 punktów, okej. Okay. No chyba nie najlepiej. Czekaj, gdzie tu się w tarczy najlepiej trafiało? Już nie pamiętam, jak to było z tymi tarczami. Oj, niezbyt dobry wynik, jeszcze raz. Co jest? To nie tak miało wyglądać. Ej, upadek do wody trzeba przyznać, że słabo wygląda, no nie? Masakra. Jeszcze raz, jedźmy sobie. Może spróbuję tu bokiem? Nie. Ej, trudno jest robić, tu jeszcze są przeszkody na drodze. Za każdym razem coś innego się dzieje. Nie no, restart, no jak nic nie udało mi się zdobyć tutaj nawet. I go. Dobra, spróbujmy teraz środkiem. Środek chyba najlepszy. 38 punktów? Ej, nieźle. To rozumiem. Teraz jest naprawdę super. Lecimy dalej. Aha, ja sobie tu utorowałem drogę. Jak sobie już raz utoruję. O nie, źle się odbiłem. Ale jak sobie raz utoruję tą drogę, to ona już tak zostaje. Super. Dziesięć tylko. To trzeba gdzieś tam w dół celować bardziej. To ile mam? 48 punktów. To tak powiem ci. Nawet nie jestem na siódmej pozycji. O nie. Ale czekaj, przecież ja mam tutaj dużo czasu, żeby sobie posprzątać to, tak? Posprzątajmy sobie tutaj na jazd, cyk. Jowki szeroki. Tutaj sobie cyk. O. Nie mam tutaj limitu czasu. Mogę się bawić na tym starcie, ile mi się podoba. O. I teraz mogę się ładnie rozpędzić. Cyk, cyk, cyk. Gotowi? Jedziemy. O! I to rozumiem. Patrz, patrz, patrz. 14? Aha, dobra, to w czarne muszę trafić, żeby było więcej chyba. Kurde, nie pamiętam jak się... Zresztą to nie ma znaczenia, bo i tak ciężko jest kontrolować lot. Ale już patrzcie, mamy tutaj oczyszczoną drogę. Cyk. 24, nieźle. Dobra, następny skok musi być boski. Jeszcze jestem ostatni, kurde, żeby było super, dawaj. Dawaj, 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 środek, środek, albo tu. 6 punktów, no serio? Nie wiem, właśnie to się w powietrzu da sterować postacią delikatnie. Jak niewiele mi brakowało do pierwszego. No dobra, no będę musiał jeszcze potrenować te skoki. Umówmy się, nie jest to taka prosta sprawa. Zdobyłem tylko 2000 nowych fanów. Mam już łącznie 61 fanów. 61 tysięcy fanów, okej. Dobrze, teraz wejdźmy sobie w mój progres. No bo nasz jeden fan chciał, żebym przeleciał 21 metrów. Ale to się chyba tyczy wyścigu, tak mi się wydaje. A nie tego trybu konkretnie.
Dobra, zróbmy sobie live'a. Fuck you, boy. Okej, znowu kurde koniec. Oh my god. No dobra, zrobiliśmy live'a, zdobyliśmy kilku nowych fanów. Elimin Woods from the race. It'll be easy. Okej, Woods to jest nasza przeciwniczka. Możemy zdobyć za... W sumie nie wiem, Woods to jest on czy ona, nie mam pojęcia. W każdym razie musimy wiedzieć, która to jest postać w czasie jazdy, w czasie wyścigu i musimy ją wyeliminować. To jest nasz cel, nie? Zawsze mamy tych samych przeciwników na wyścigu, więc to nie ma znaczenia, na którym wyścigu my sobie to zrobimy, czy podczas kariery, czy podczas otwartego wyścigu. No ale musimy się uwziąć na tą jedną konkretną osobę. Problem tylko polega na tym, że ciężko jest ją na początku, znaczy ciężko będzie ją zidentyfikować, nie? Dobra, mamy osiągnięcie $1500 i moi drodzy, tym sposobem mamy $6625. Czy jesteście gotowi na odnowienie nowego samochodu? Ja jestem. Dlatego chodźmy do mojego garażu. I proszę bardzo, mamy Olgę 24 do odremontowania. Lecimy. I tu możemy pełen wypas zrobić. Mamy kupę siano na to. Pyk. Czy czekaj. Czy wy to widzicie? Czy nasz ziomek ładuje tam pompki z tyłu? Widzicie to? Ale zajebisty klimat ma ta gra. Kurde sztosik. Dobra, tutaj mamy silnik. I słuchajcie, podwójnie doładowany. Nie ma żartów. I kosztuje, no też podwójnie doładowana cena. $2100. Gearbox, najlepsza. Skrzynia biegów, $700. ECU, czy starczy nam? Wiecie co? Ja bym najpierw kupił opony, bo taka duża moc. Właśnie. Najpierw musimy zawieszenie kupić. $700. Mocy mamy dość, ale kurde, musimy mieć komputer chociaż podstawowy. Bardzo mi zależy na dobrych oponach, więc dajmy sobie na. Bo patrz, tutaj mamy. Only affects the visual, the grip is as the usual. Okej, dobra. Tutaj mamy opony driftowe. Ale generalnie tu jest napisane, że przyczepność jest dla wszystkich opon taka sama, tylko wizualnie one się zmieniają, nie? Te opony. I tutaj mamy cenę za wszystkie te opony takie same, więc tutaj to nie ma znaczenia. Więc generalnie grip zależy tutaj chyba dużo od samochodu typowo. A zobaczmy tutaj. Only the strength of the suspension lower the hands of the steering. Okej. Dobra, tutaj im wyższe zawieszenie, tym lepsze. Zrozumiałe, no nie? Okej, i tutaj mamy ECU, to już mamy maksymalną moc z naszego silnika. Zaskoczony jestem tymi oponami, że tu się generalnie zmienia styl tych opon. Te z kolcami są największe, więc je sobie wybieram. Chociaż nie wiem, czy to będzie miało dobry wpływ na zderzanie. Wydaje mi się, że jednak ten środek ciężkości powinien być gdzieś tam niżej podczas zderzania, żeby wiesz, było lepiej. Kurde, nie stać mi na nitro. Ajajajajaj. Dostałem od gościa $250, kurde, 700, stać mnie, ja cię, brakuje mi do drugiego stage'a dosłownie kilkunastu dolarów. Sprawdzę, czy któryś z fanów nie przysłał mi jakiegoś donata. Zdeponujemy sobie tego donata i zobaczę, czy mi starczy, bo mi brakuje dosłownie kilku dolarów. Niestety nie mam nic. Nic nie ma tutaj. Achievementów nie ma. Ale samochód bez nitra też może być. To jest dalej klasa C, więc powinienem móc wziąć udział w jakichś zawodach z kariery, które są dość fajnie punktowane. Domination. Weźmy sobie udział w krosie za $2000. Zobaczmy, czy nie ma tu jakiegoś fajnego wyzwania od widza do zrobienia na wyścigu. To jest też bardzo ważne, za to jest dużo fanów. To nie. Aha, bośmy tutaj zaakceptowali to. Byśmy musieli to zrobić chyba. Ale tutaj nie ma, okej. Okay. To zróbmy tak. W następnym wyścigu musimy zdobyć 10319 fanów. To powinno nam wskoczyć. Okej. Okay. Idziemy sobie. Start, kariera, ścigi. I weźmy sobie cross. Jeśli my to wygramy. O kurde, i ta Olga jest naprawdę szybka i bardzo wytrzymała, mimo że tutaj mam... A nie, dobra, tutaj body mam już wymaksowane. Tylko ponoć ciężko się będzie tym sterować. No niestety, to jest trochę minus. Dobra, jedziemy sobie.
Olgą. Brakuje mi tam nitra, brakuje mi tam lakieru, ale poza tym wszystko mamy wymaksowane, no i możemy brać się za wygrywanie, co najważniejsze. Okej, okay. Olga, jesteście gotowi na nową moc? Joko wielka ty, zobacz jaka rampka tutaj. Ow! Co tu się dzieje? Ej, GTA, zobaczcie. O kurde. Oh shit. Ale brakuje nitra, żeby tutaj tak przyspieszyć. Patrz. Shit. Czekaj, bo ja tu muszę wygrać to. O na. Ile tutaj jest okrążeń? 3. No to ciężko będzie ich podgonić. Ja jestem 6, okej, nie jestem ostatni, nie jest źle. Jeszcze się nie poddaję, jeszcze jedziemy. Chociaż kurde, zdobyć 6 pozycji. No nic, jadę do końca. Przynajmniej się nauczymy tego toru i potem sobie powtórzę w razie czego. Dawaj. O kurde. A tutaj każde takie ostre lądowanie. Czy ja mogę zrobić tutaj w ogóle taką pętlę? I kogoś tak, wiesz, maksymalnie uderzyć podczas robienia tej pętli, ale to byłby sztos. Teraz zastanawiam się, która postać to jest ta... O, jest ta, a to jest Frank Woods. O Jezu, rozwaliłem się, ja piernicz. Oh shit, ale mnie zaskoczył. Kurde. A już byłem na drugiej pozycji, już mi tak dobrze szło. Dobra, to chociaż wyzwanie fana spróbuję jakoś zrobić, żeby mieć te 10 tysięcy punktów, ale to już koniec jest wyścigu, to jest ostatnie okrążenie. Kurde, ale trudno. Ja pierniczę, 10 tysięcy, musiałbym wygrać chyba. No dobra, a co się stanie, jak nie zrobię tego na tym wyścigu? Tutaj jak roznegliżowana babka, masakra. Dobra, ukończyłem na trzecie. No 8 tysięcy fanów zdobyłem tylko. Za zderzenia są fani, za skoki są fani, za bycie na drugiej pozycji w trakcie wyścigu są fani. Nie za to, że tam wygram na drugiej pozycji, tylko im dłużej jesteśmy na tej pozycji, tym więcej fanów zdobywamy podczas wyścigu. $660 zdobyłem, także to powinno mi wystarczyć na nitro ulepszony, zdaje się. Zobaczmy, bo nie zrobiłem teraz challenge mojego fana, nie udało mi się. Czy on się skasował? Tak, on się nie zaliczył. Okej, okay, on się nie skasował, ale się nie zaliczył. 10319 fanów mam do zdobycia w następnym wyścigu, ale myślałem, że tylko w następnym, a nie na przykład w późniejszym jeszcze, no nie? Także to... super, to będę mógł sobie to jeszcze wykonać. Ekstra... A czekaj, bo coś mi się tu jeszcze pojawiło, czy jakieś... A donacja! 10,4... możemy sobie te donacje generalnie też przeczytać, co jest fajnie. Tak je odbieram po prostu, bo zależy mi na upgrade'zie samochodu, ale... $37. Okej, okay, czyli te donaty pokryły koszty naprawy bardzo dobrze. Mamy rzeszę nowych fanów, ale teraz możemy zainstalować sobie Nitro. $1400 idealnie, mam 1600, pięknie, o to właśnie chodzi w życiu. I teraz mam najbardziej doładowany samochód, to jest mój najbardziej doładowany samochód obecnie. Ekstra, tutaj mamy lakiery, sponsorowany, a właśnie co to robi? More fans and free... Ty, to są specjalne lakiery. Jak będziemy mieli te lakiery, to sponsor będzie... Patrz, tutaj ten gościu w ogóle cały czas ćwiczy. Klimat, kurde, tej gry jest zajebisty. W każdym razie, jak mamy sponsorów, to cały czas... Czekaj, bo tu każdy lakier inne bonusy daje. Jobs, grand, bonuses, okej. Okay. Ale te są najważniejsze, bo tak, mamy darmowe naprawy i zdobywamy więcej fanów, jeśli mamy to. Kurde, teraz trzeba by było jakoś... A co to jest? Tryb zdjęciowy, ziomeczku. Proszę bardzo. I tutaj ziomek ćwiczący. Ekstra. No fura wygląda tragicznie, tak? Tutaj najlepiej na tym samochodzie wygląda tablica rejestracyjna w tym momencie. To jest bardzo ciekawe. To musimy sobie, na to musimy sobie koniecznie skądś kasę wytrzasnąć. Nie wiem, może zrobiłem jakiś achievement albo coś takiego. Przydałoby się, no kurde, parę dolarów dosłownie.
Chyba nie, ziomek. Donacji nie ma. Możemy zrobić transmisję. Super. Po każdym wyścigu możemy zrobić transmisję. Tutaj zawsze na starcie ktoś pisze fuck you. Oh my god. Spoko. 1350 fanów dostałem. Donacji nie mam na razie. Zajebiste to jest. Zajebiste. 4 osoby, rozumiesz? 4 osoby pracowały nad tą grą i zrobiły coś takiego. Tutaj mamy jeszcze do odblokowania jakieś stroje i inne garaże. Spoko, no to wypadałoby teraz na szybko zrobić jakiś free race i na przykład, nie no, ze stuntami ciężko jest. Bardzo trudne to wszystko jest, powiem wam. Monocars. I tu możemy sobie też ładną kasę, całkiem ładną kasę wygrać. My musimy mieć tak naprawdę $500, w tym momencie mam $272. Dusty Dark, weźmy sobie coś, na pewno dobrze wybrałem. O, czekaj, Boomer Wheat Pool, what the hell. A weźmy sobie może to, 3 okrążenia, same okrążenia tu są. No i biorę mój najszybszy, teraz mam ulepszone nitro na maksa. Dobra, muszę ukończyć na trzeciej pozycji minimum, żeby wygrać. Myśmy nie jechali już na tym torze? Czy jechaliśmy? Nie pamiętam nawet. Dobrze, jedziemy. O, ale mnie zostawili z tyłu, ale spoko, ja mam teraz mocny nitro, nie? A właśnie, tam miałem takie wyzwanie, żeby rozwalić tego Woodsa, Franka Woodsa. Mogłem je wziąć, to bym... co tam było? Zyskał dodatkowych fanów, nie? Jakbym zrobił tam achievement. O! O kurde, ale tu jest... Przez niektóre budynki da się normalnie przejechać. Tu jakaś woda? Ty... O! Dobra, i teraz tu. O, czuję, że ja mocniej oberwałem niż ta babka. Kurczę, akurat muszę kogoś tak zepchać, żeby centralnie prosto na jakieś drzewo, żeby gościu się, wiesz, całkowicie złożył na tym drzewie. Co tu się... O, i tutaj przez farmę, znaczy przez stodołę. O, przez to nie przejadę. Cofaj szybko. Gaz, 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 gaz. O, ale lipa, kurczę, nie... What? Ale oberwałem. Ja pierniczę, co się dzieje? Oj, gaz, 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 gaz. Nie no, ostatni, przed chwilą byłem drugi. Jaj, trudne to jest. Coś tam wybuchło, kurde! Ty, ja już tu 6000 fanów zdobyłem na tym wyścigu. Dawaj się trochę pospychamy, to chociaż zrobimy challenge od fanki, żeby 10000 widzów uzbierać. Jeszcze 2 okrążenia nam zostały, także no myślę, że wykonalne. Okej, trochę tu nadrobiłem, nie? Byłem już ostatni. Ej, bo mój samochód się trochę zwolnił od tych zderzeń. Shit, słyszeliście to? Nothing personal. Co tam wybuchło? What? Dobra, trzecia pozycja. Druga pozycja będzie? Będzie druga. Oj, chyba pierwsza nie będzie, ale mam skończyć na minimum trzeciej. Ty, 10700 fanów. Zrobię wyzwanie od widza. 11000 fanów, ekstra. Ty, będę pierwszy. Patrz, patrz, patrz. O nie! Ja nie chcę ciągnikiem jeździć.
jeździć. Fuck. Wsiadaj szybko do auta. Wsiadaj. Jak się tu szybko robi? Przez pole. O nie, czwarty. Ajajaj. Już tak dobrze szło, chciałem go zderzyć. O nie, ale już tak fajnie szło. Kurde, dawaj gazu. 13 tysięcy fanów mam. O, to chociaż zrobię sobie to wyzwanie od widza. Czwarta pozycja, kurde. A tamten gościu, jak on się tak szybko zresetował, że on jeszcze pierwszy? Oh my god, dobra, wracamy do garażu. Masakra. I proszę bardzo, 14 tysięcy fanów nowych. $300 niestety tylko, ale wykonaliśmy sobie zadanie od widza. Wchodzimy w Fast Up. Nie możemy zrobić streama. O! Zrobiłem nawet dwa wyzwania. Co wy na to? Yeah! Ekstra. Dobra, tutaj Woodsa bym musiał wyeliminować. Donacje mamy nowe. Buy new wheels za $4. Come on, wysilcie się trochę, pani. Za $4 to my nic nie zrobimy. Ale mamy $651. A to oznacza, że możemy pójść sobie do garażu i pomalować moją Olgę w kolory sponsora. A to nam da darmowe naprawy. No to możemy sobie dwa wybrać, tak? A, nie, czekaj. Bo tu jest tak. Mamy jedno malowanie daje nam więcej fanów, a drugie malowanie daje nam więcej kasy. Czyli mamy do wyboru dwóch sponsorów i obaj sponsorzy robią nam darmowe naprawy. Zobaczcie, ten mój przyjaciel teraz... Czekajcie, wyłączyłem kamerkę właśnie na to. Ten mój przyjaciel teraz ciśnie sztangę tam z tyłu. What the hell? Zajebiste. Kurde, klimat mega. Dobra, wiecie co, ja na razie zdecyduję się na hajsy, dlatego że fanów mamy już sporo, bo jest 92 406 fanów, więc na razie zdecydujemy się na kasę. Kasy myślę, że będzie nam... Generalnie na tunik tych samochodów nie wydaje się dużo pieniędzy, nie? Może tutaj nowe części później będą? Nie mam pojęcia. Ale też będziemy musieli kupować sobie nowe samochody i tak dalej, więc teraz mamy malowanie sponsora. I tak, tu możemy sobie wejść, zobaczyć jeszcze. Ja bym spróbował tego Woodsa wyeliminować z wyścigu, czyli musimy go totalnie rozwalić. Mamy ulepszoną furę, nie będziemy płacić za naprawy, więc weźmy sobie nawet może jakiś wyścig z kariery, obojętnie. I tu mamy wyścig, który nazywa się Dominacja. Byśmy musieli tego Woodsa rozwalić. Tylko tak, problem polega na tym, że on nie jest podpisany. Nad jego samochodem nie widnieje, że to jest Woods i mamy go zniszczyć. Tylko my musimy go znaleźć, jakby, nie? Nie wiem właśnie, jak to zrobić, dlatego będziemy musieli to ogarnąć. O! A czekaj, to nie jest wyścig, to jest jakieś derby. No dobra, już jak wbiliśmy to, robimy to. Jest bardzo trudno wygrać tak na marginesie. Ślisko wciul. Ja mam opony z tymi kolcami, ale tak jak... tak jak to patrzyliśmy ostatnio, one... To są tylko wizualne, nie? One tam nic nie robią. Ty no... To jest stare Camaro, patrz. Ty, to jest Woods. Okej. Ty, to... Chyba jest tak. Woods jest żółty. Na mapce, okej. To chyba będę w stanie to... Ja wyleciałem przez szybę, czy tam przez okno. Woods jest zawsze żółty i ma nawet na żółto pomalowany samochód. Spróbuję go wyeliminować tutaj. Niedobrze, ale uciekł mi. Ręczny by mi się przydał. Ja mam go wyeliminować z wyścigu, nie z derby. To chyba ma znaczenie, wydaje mi się. Tutaj mamy tą typkę. Nie widzę przez maskę nic. Okej, ale słabo oberwała, mimo że ją tam uderzyłem fest. Dziwne. Zadłużyłem mój samochodzik.
On jest już ulepszony. Ej, bardzo mocno biją ci przeciwnicy tu, ale to quest. Może ja powinienem na początku unikać w ogóle zderzeń, jechać jakoś dookoła, wiesz, mapy. Tych dużych to w ogóle nie opłaca się atakować, bo oni są prawie niezniszczalni. Ty, ja jestem pierwszy! A, bo tutaj musimy fanów zdobywać, jasne. Dobra, teraz spróbuję przeżyć. Mam sporą przewagę, ty! Oj, ledwo, ledwo, ledwo. Drifter. O, no i to by było na tyle. Wyeliminowali mnie. Teraz oni chyba będą grali jakby do końca. No, jestem na trzeciej pozycji. Nie tak źle, ale Woodsa nie dało się wyeliminować. Dobra, to będziemy musieli go wyeliminować z jakiegoś wyścigu, żeby wykonać to zadanie naszego fana. No ale tutaj też zdobyliśmy sobie, o, $990. Moim zdaniem gitara. Pięknie. Jak widzicie, mój ziomeczek jest zadowolony i naprawa samochodu jest automatyczna, nic mnie nie kosztuje. Brawo, o to chodzi. No i dostaję więcej kasy, dostaję bonus do kasy po każdym wyścigu, nawet mimo, że ukończyłem tutaj na trzeciej pozycji. Będziemy musieli tego gościa potem z nim się zmierzyć. Tutaj mamy jakieś bio, jeździ, ty, on ma dwa samochody, Blista. O, tutaj widzę, że nawiązanie jakieś do GTA jest też. 75 tysięcy fanów, to ja już mam więcej fanów. Kurde, okej. Ciekawe, co się stanie, jak przejdziemy sobie całą tą blacklistę. Czy będzie jakaś kolejna blacklista, czy nie? Tutaj możemy się później z nim zmierzyć, on jest chyba w klasie C. Tutaj mamy Big Smoke'a. Aha, to trochę tutaj mamy do zrobienia. O ja, ja już czekam na dodatek. Ja już czekam na dodatek do tej gry, a jeszcze nawet nie przeszedłem pierwszej postaci. Genialne to jest. Tutaj bym musiał na krosie może go rozwalić, tego Woods. Spróbujmy tutaj. Targetujemy tylko jednego gościa, żółtego, czyli już wiemy, jak go namierzyć po kolorze, on jest żółty. I tyle, i zaraz będzie po nim chyba. Najlepiej to by było chyba wszystkie te wyzwania poakceptować i Janusz Widelec któreś się zrobi nagle, nie? Dobra, gdzie? O kurde, on jest na przedzie. Shit. Dobra, ale ja mam teraz szybszy samochód już. Już ten wyścig jechałem. Właśnie to ja mam go chyba wygrać, wiesz, ale teraz targetujemy co innego. Jedziemy potem tego gościa z Camaro, który niestety... O, shit, jest najszybszy na tym wyścigu. Tu się jakiś zator zrobił. To przy okazji chyba możemy go wyeliminować i wygrać. Nie, ale on jest wciół szybki. O, ja nie wiem, czy mi się to tutaj uda. Nic, spróbuję, spróbuję. Ciężko go w ogóle dogonić, on startuje z pierwszej pozycji. A co powiecie na to, jak nie będziemy go w ogóle gonić? O, czekaj, wyleciałem. Szybko, pomijaj to, pomijaj, okej, okay. mam go. Cofaj, cofaj! Kurde, drzwi tego Woodsa leżały na innym samochodzie. Okej, okay, jest trzeci. Kurczę, jak on tak szybko wystartował? O nie, skróciłem sobie drogę, ona na... Trochę się z nim zabawimy. Tylko dachował, to jeszcze nic. Kurde, jak rzuca tym moim autem. Okej, reset, reset. Gaz, 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 gaz. Kurde, czemu ten samochód tak nie rusza? Teraz nie wiem, czy go dogonię. Cholera. O nie. Dobra, mam go, mam go, mam go. Jest, oberwał, super. Ale ma twarde auto strasznie. Dobra, czekamy na niego. Co on robi? Resetuj się, ziom, nie ma czasu. Ale on ma szybkie auto, ja się nie dziwię, że nie mogłem go dogonić. Dobra, jakby go tu zdeptał. Szybkie i wytrzymałe. Ja go rozwalam, a on się mniej niszczy niż ja. A ja w niego uderzam, nie? To jest najlepsze. Raz. Ej, mój samochód, cholera! Mój samochód, ej, on ma mniej uszkodzoną furę teraz od mojej. Kto od miecza woje, ten od miecza ginie. Damn!
No i ostatnie okrążenie, co jest? Jak to? A jeszcze wygra ze mną? Co za ciulas okropny, kurde. Ej, nie ma co się fokusować chyba na jednym. Trzeba wziąć mocniejszy samochód. On ma strasznie mocną furę, kurde. Trzeba wziąć mocniejszy samochód, ale myślę, że warto poakceptować wszystkie wyzwania od tych widzów. I wiesz, któreś się zrobi ekstra. A w międzyczasie będziemy sobie... A, zobacz, maksymalnie 3 wyzwania mogę zaliczyć, nie? Zniszcz 3 samochody. Spoko. Oh my god. Dobra, a mogę zrobić live'a? Mogę zrobić live'a, robimy live'a. A mogę coś mówić albo coś? PogChamp. Oh my god. Okej. 1200 fanów. Nice. Zrobiliśmy to. Ja pierniczę. Co za Armagedon totalny. Ta gra to Armagedon, człowieku. Sztos. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzięki wam, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Hejas.